Litwa zwołująca na wielkie święto, które już prawie 30 roku będzie niedługo, odbywuje się w tym pięknym miejscu, tak blisko Murecek i Podbudzka. A za Żłodjezior odpowiedzieliśmy Kaszubsko, z wiatry taki znak morza, chłopcy z Kanabazu nie przygrali, przepięknie. Zastanowili, chciałoby się już zgodać, ile radości we mnie ze Podbudzka pozwoli dożyć roku, kierendać się po tym świecie i spotykać tak dobrej komitywie z ludźmi, z kameratami, z których się pamięta sprzed 40, czasem 50 roku. Z Urszulką wiemy, o czym mówimy, ze Zbyszkiem podobnie. To są nasi gazdowie, którzy tu całym serdeckiem was witają. I w tym pięknym miejscu, które tak dla siebie zbudowało, ale pewnie Zbyszek był wnuczce, też i wnukach. Zbyszek razem z Urszulą nas goszczą. I zawdy pierwsze słowo należy się gazdom w witaczce. Na wszystkich was tu pięknie witamy, a przede wszystkim tobie Stasiu, że nie zgardził i przyjechał po Wielarokach. Kaj się dzieje, zmykał po świecie, aleś dojechał. Ja już mam tyle roków, że nie muszę liczyć, liczą za mnie. Rzucia już zapomnieli kierunek. No, także mnie się zdało, że trzeba by wszystkich przywitać. Wiele was tu, myślę, że nie będziemy tu na balach wymyślać, a każdego osobiście, ale pięknie do nas pytamy naszą gęściną, bo to aż trzeba, żeby tu kuną przyszła i coś im mało niewielaną tu też pochulała. Zapraszamy do nas naszą panią wójt, Łucję Michałek. Wszystkich uczestników dzisiejszego balu góralskiego i wstępnej. Bardzo się cieszymy, że ten bal góralski skupia każdego roku tak dużą reprezentację. Witamy wszystkich zaproszonych gości, witamy mieszkańców gminy Istebna i życzę wszystkim Państwu dobrej góralskiej zabawy. Wszystkiego dobrego dla Państwa. No, już was jeszcze raz wszystkich pięknie witamy na tym 27 balu, już 27. I myślę, że jako każdego roku coraz więcej sto, jak widzimy, już to się nam podoba ze Zbyszkiem, prawda? A myślimy, że za rok nie wpuścimy wiele bez stroju. Za rok już chcę was wszystkich widzieć w strojach, takich jakich macie. Może to być strój, co chodzicie, nie wiem, krowy przymknąć albo coś w tym stylu. Po prostu przyjdźcie tu w strojach i wtedy wam będzie strasznie tu miło. Chciałem też powitać wszystkie kapele, wszystkie zespoły. Od północy do południa, aż tam dalej, bo jeszcze Słowacja. Mamy też gości z Austrii, z Linzu. Także będziemy się bawić tu do rana i jest to dla mnie wielkim zaszczytem, że mogę was tu gościć i co roku będziemy się starać, żeby ten bal był coraz lepszy. No a ja? A ja z tego miejsca chciałabym bardzo właścicielom bardzo podziękować. Jest to serce na dłoni. Gdyby nie oni, no to już czuję połówka kapel. No i nie będę tu się rozrządzać, ale naprawdę serce na dłoni. Także dzięki wielki za to, bo wiadomo, że to dziś się wie, Brzeczko do kupy z biurą chodziło pieniądze. Dziękujemy wszystkim, żeście tu przyszli. No i co, Urszula? Ten następny, 27, czy 28, 28 bal uważamy za otwarty. To będzie długi bal, bo zostaniemy tu do 28. Jeszcze tutaj ten gość mówi, że już jest stary. Wiecie, kiedy jest człowiek stary? Prawdopodobnie wtedy, jak wstaje z łóżka i wydobywa te same dźwięki, co kiedyś przy seksie. I jak wychodzi z muzeum, to wtedy wszystkie alarmy wyją.
Dzięki, 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 na bazu, na piosenkę tutaj zapiskała. No i łaskawili, własne musi być nas słychać. Od polowę. Polowanie się zaczyna. Pamiętajcie, że do lasu nie idziemy, tu mamy być. Teraz nowe reguły polowań. Ale nasze polowanie to jest na nasze serdecka. Wiele roku temu na TKD pierwszy raz zabrzmiał hymn Beskidu zaśpiewany, napisany przez po czeskiej stronie z polskiej grupy Niedoba napisał. Potem muzyka do tego z Jaśkiem Brodką na TKD rozpoczynali na uczenie się na Powielaczu jeszcze teksty. Stał się hymnem śpiewanym w całych Beskidach, aż po Beskid Sądecki. A potem już i cała Polska i bez tego zrobnego w tym święto się nie odbędzie. Pięknie by tam dobrze, żebyście powstali do hymnu z Byciu.